Dziś kościołem stacyjnym jest kościół pod wezwaniem świętego Rocha w Poznaniu, a intencją, w której modlić się będą wierni, to dar nowych powołań misyjnych i o tej intencji teraz będziemy rozmawiać. Ojciec Marcin Rzos, redaktor naczelny Misyjne Drogi, portalu misyjne.pl jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, szczęść Dzień Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Dar nowych powołań misyjnych, to z tej naszej perspektywy, tu jak się spotykamy na Zielonej 2, to dlaczego może być ważne? Ja myślę, że taką odpowiedzią może być taka intuicja naszego arcypasterza Stanisława Gądeckiego, który zdaje się 2 tygodnie temu, kiedy rozpoczynaliśmy akcję Misjonarz na Post, mówił, że Kościół dojrzały to jest ten Kościół, który nieustannie wysyła misjonarzy, który ewangelizuje, że 1050 lat temu na nasze tereny przyszli pierwsi misjonarze, benedyktyni, potem cystersi, głosili Słowo Boże nam, dawali swój, można by powiedzieć, największy skarb, jaki mieli, czyli Pana Boga. Teraz jest kolej na nas, żebyśmy my posyłali w kolejne miejsca misjonarzy, żeby nasz Kościół, który był kiedyś misjonowany, stał się kościołem misyjnym, czyli wysyłającym misjonarzy. Teraz pytanie tak naprawdę, które pewnie i tak by za chwilę padło, to czy my tak naprawdę wysyłamy dużo misjonarzy, czy mało? No bo 100 krajów ponad 2000, przynajmniej taka jest statystyka, no październik 2017. Dokładnie, 2050 misjonarzy. I teraz można by powiedzieć, no tak, no dużo, bo to jednak jest już ponad 2000, bo jeszcze musimy doliczyć około 2000 kolejnych pracujących w krajach byłego Związku Radzieckiego. To nie są misje typowo ad gentes, ale to też są ludzie, którzy, o których możemy no, powiedzieć, że też misjonują, są misjonarzami. Czy to dużo, czy mało? No wydaje mi się, że jednak mało, no bo popatrzmy sobie, mówimy o tym, że Kościół we Francji, w takiej Hiszpanii przeżywa kryzys i w ogóle, ale gdy popatrzymy na statystyki, okaże się, że z tych krajów jest więcej misjonarzy aktualnie na misjach niż z Polski. To możemy różnorodnie rozpatrywać, no bo tamci misjonarze, jeśli chodzi o średnią wieku, to są już misjonarze tacy dojrzali, 60, 70, czasem nawet 80-latkowie, którzy głoszą Chrystusa na misjach. Nasi misjonarze to są, jeśli chodzi o średnią wieku, to mniej więcej między 30 a 40 lat, więc tyle mają lat. Więc są stosunkowo młodzi. To też problem czasu PRL-u, kiedy nie można było po wojnie wysyłać misjonarzy. Pierwsi misjonarze to rok 64, potem 68, którzy wyjeżdżali z Polski. Ale możemy, ja stawiam bardzo odważną tezę, że tych misjonarzy jest nadal bardzo mało i dlatego ta modlitwa o powołania misyjne jest nam bardzo potrzebna. Kiedy tak myślimy o misjonarzach, to też warto wspomnieć o takim fenomenie, który teraz odkrywamy w Kościele w Polsce. To są misjonarze świeccy. Mój współbrat, który czasem robi takie rysunki, to kiedyś uczynił taki, że był czołg rudy 102 i miał taki napis, że misjonarz świecki lepszy jest niż czołg radziecki. I warto właśnie pokazywać, że powołanie misyjne to jest powołanie powszechne w Kościele. Nie tylko siostry zakonne, księża czy zakonnicy, ale też i świeccy. Warto zobaczyć, że wśród tych misjonarzy jest jakaś grupa misjonarzy świeckich, którzy pracują, mówię o misjach długotrwałych w krajach misyjnych, może ich jest, myślę, około 200, ale fenomenem są tak zwane wolontariaty misyjne. W zeszłym roku z Polski wyjechało na czas wakacji ponad 500 młodych ludzi, którzy właśnie poczuli w sobie taki charyzmat misyjny i chcieli pomóc na misjach. Najczęściej prowadzą jakieś półkolonie, kolonie, zajęcia z języka angielskiego, z informatyki. Czasem ktoś studiuje na Politechnice i trochę pomoże w sprawach budowlanych. Ktoś studiuje medycynę, to wyjeżdża do ośrodków medycznych na misjach. I myślę, że warto też pomyśleć o tym, że to jest taki dzień, kiedy mamy się też modlić o budzenie powołań misyjnych wśród tych ludzi młodych. No bo w zeszłym roku z terenu naszej diecezji wyjechało ponad 50 ludzi młodych, którzy w wakacje ewidentnie coś robili po prostu, coś pomagali. I to jest też, myślę,
pokazanie żywotności naszego Kościoła, że dojrzewamy do tego, żeby wysyłać też ludzi młodych po to, żeby właśnie głosili Chrystusa gdzieś tam daleko. To jest naprawdę coś fantastycznego. Ta intencja jest bezpośrednio dar nowych powołań, ale czy pośrednio też dobrze byłoby się pomodlić za tych, którzy już są? Tak, no w okresie Wielkiego Postu są różne akcje, jest ten nasz misjonarz na post, kiedy można za określonego misjonarza modlić się czy pościć i myślę, że jest to potrzebne, no bo można by powiedzieć, że głoszą Ewangelię tak jak nasi księża, głoszą katechezy, może trochę szerzej też zajmują się taką troskliwością o człowieka, no bo zakładają szkoły, zakładają ośrodki zdrowia, ale to wszystko dzieje się w jakichś takich nadzwyczajnych warunkach, okolicznościach przyrody, jak mówił klasyk, czyli przecież czasem trzeba się zmierzyć z wysoką temperaturą, z pustynią. Mam współbraci, którzy głoszą Chrystusa za kołem podbiegunowym, gdzie odprawiają mszę w iglu, gdzie żeby pojechać do spowiedzi, to w zasadzie nie jadą, tylko lecą samolotem, bo kolejny ksiądz jest 850 kilometrów dalej i żeby skorzystać z sakramentu pojednania, no muszą wsiąść w taką awionetkę i po prostu polecieć do niego, że to są też właśnie takie szczególne okoliczności, chociażby dialogu międzyreligijnego, który czasem jest trudny, no bo czasem chrześcijanie są po prostu prześladowani, ci misjonarze nie są czasem miłymi gośćmi dla miejscowych ludzi, więc te wszystkie okoliczności wskazują, że trzeba w sposób szczególny omadlać te powołania misyjne, które już się realizują właśnie tam w tych krajach. No i będzie można to robić dziś w kościele pod wezwaniem świętego Rocha, a o intencji mówił ojciec Marcin Wrzos. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję.